Liczby A i B spełniają następujący warunek. Wykaż, że jeżeli liczba A jest całkowita, to liczba B także jest całkowita. To zadanie możemy rozwiązać za pomocą wzorów skróconego mnożenia. Jeśli do obu stron równości dodamy 1, to uzyskamy następujące wyrażenie, które jest zaskakująco podobne do wzoru na kwadrat sumy. Wystarczy zauważyć, że x kwadrat to 1, y kwadrat to a kwadrat, a 2xy to 2 razy a razy 1, czyli 2a. Zatem wyrażenie po lewej stronie możemy zapisać jako 1 plus a do kwadratu. I możemy postąpić analogicznie z wyrażeniem po prawej stronie równości. Wobec tego otrzymujemy, że 1 plus a jest równe 1 plus b. Ale pamiętajmy, że także musimy rozważyć drugi przypadek. Ponieważ przykładowo 4 możemy uzyskać poprzez podniesienie 2 i minus 2 do kwadratu, to także 1 plus a może być równe minus 1 plus b. W pierwszym przypadku po odjęciu jedynki stronami otrzymujemy, że a jest równe b. A ponieważ a jest liczbą całkowitą, to także jest nią b. Natomiast w drugim przypadku po opuszczeniu nawiasu otrzymamy, że 1 plus a jest równe minus 1 minus b. Odejmijmy jedynkę stronami i otrzymujemy, że a jest równe minus 2 minus b. I z tego także wynika, że b jest liczbą całkowitą. To zadanie także możemy rozwiązać za pomocą wzoru na różnicę kwadratów. Najpierw obustronnie odejmijmy 2b i b kwadrat. Teraz dla ułatwienia zapiszmy to w następujący sposób. Zmieniliśmy tu tylko kolejność. Dzięki temu łatwiej nam jest zauważyć, że w tym miejscu możemy wyciągnąć dwójkę przed nawias. Natomiast tutaj możemy od razu skorzystać z różnicy kwadratów. I na koniec wyciągnijmy jeszcze przed nawias a minus b. Teraz, ponieważ mamy mnożenie dwóch nawiasów, które jest równe 0, to co najmniej jeden z nich musi się zerować. Czyli albo a minus b jest równe 0, czyli po prostu b jest równe a, albo 2 plus a i plus b jest równe 0, co nam daje, że b jest równe minus 2 odjąć a. I tutaj także w obydwu przypadkach widać, że b jest liczbą całkowitą.